Przed nami ostatnie wystąpienie pana Grzegorza Muszyńskiego. Zacznę prezentację podobnie jak poprzednio. Mąż jednej żony. Teraz zwiększamy poprzeczkę. Ojciec trójki dzieci. Dokładnie tak. Nawet jedną miałem okazję użyć. A, tak, też się zgadzam. Tak. Ekonomista. Znany w Lublinie przede wszystkim jako budowniczy port lotniczy. Świdniku, tak, w Lublinie, Świdniku. Nazwa w Lublinie, ale miejsce w Świdniku. Tak, zapraszamy do podzielenia się swoją wiedzą. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Był rok, jak się nie mylę, 1900, to już właśnie 1000 lat temu prawie, 1990, dokładnie, jak Państwo wiecie, 25 lat temu. Ja byłem studentem pierwszego roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ekonomię. Przyjechała Lufthansa. Lufthansa, to było dla nas wielkie przeżycie, żeby częściej przybliżyć, jak wyglądał Lublin, to wyobrażasz sobie stawówkę i nie świeci się tam żadne światło. Nie tam w ogóle, któreś, żadne się nie świeci, po prostu jest ciemno. Tak wyglądał Lublin 25 lat temu. Siedzimy tutaj, było trochę więcej ludzi niż dzisiaj, ale wyobraźcie sobie, czy sprytni Niemcy mówią do nas o tym, że studenci będą latali samolotami i tak. My nie mieliśmy, nie wszyscy mieli pieniądze na to, żeby jeździć trolejbusem, oni mówią o lataniu samolotami. Dlatego mówię, Lufthansa, czyli oni widzą więcej. Widzą więcej, bo oni już wtedy wiedzieli, że będzie wybudowane za 25 lat, akurat nie za 25, za 22 lata lotnisko i będą tutaj przylatywali. Oni już mieli to w planie, kiedy my nie myśleliśmy o tym, że to może stać się faktem. To jest to, czego na pewno powinniśmy się uczyć sprytnie od Niemców, że oni nie żyją dniem codziennym, ale widzą znacznie, znacznie więcej. Dlatego idąc dalej, powiem o liberalizmie gospodarczym. Jest fajny, generalnie jest fajny, ale dla bardzo fajnych ludzi. Co to znaczy? Większość z Państwa spełnia co najmniej dwa warunki tego. Jest piękny, młody, no i ten ostatni. Z tym bogactwem jest powód. Najprawdopodobniej u większości, przynajmniej w moim rozumieniu. Co jest ważne? Pamiętam, jak na wykładzie u księdza profesora Mazurka mówił o liberalizmie. Jeden ze studentów, który zapomniał chodzić na wykłady, poszedł na egzamin, myślał, że zda. Zadał mu takie pytanie ratunkowe o liberalizmie. On tak nie chodzą na ten wykład, mówi, generalnie to chyba coś fajnego jest, liberalne, coś pozytywnego. No i zaczął ciągnąć, że to generalnie nie jest świetne. No oczywiście, jak się pewnie domyślacie, nie zdał tego egzaminu z informacją o tym, że kolego nie reprezentujesz ducha katolickiej nauki społecznej. I to, co jest ważne, że powtórzę, jest to świetne dla tych, którzy są piękni, młodzi, bogaci. Jeśli nie spełniacie któryś z tych warunków, to ten liberalizm gospodarczy nie jest stworzony dla nas. Ja na pewno już co najmniej dwóch tych nie spełniam, nie powiem których, ale powiem jedno co do tego. Jest to pozostawienie człowieka samemu sobie. On pamiętam, jak Mazurek mówił, to był jakiś kosmos. Państwo liberalne to jest państwo nocnego stróża. Tylko dopiero dzisiaj rozumiemy, co to znaczy państwo nocnego stróża, czyli państwo tylko pilnuje, żeby nikt nikomu nie ukradł to, czego posiada. Takim dużym skrótem księża filozofowie by nam zaraz chcieli skrytykować, że taki wielki skrót może być taki wielki skrót. Więc z całą pewnością, idąc już dalej, dotykamy kwestii wolnego rynku. Wszyscy nauczyliśmy się mówić o tym, o wolnym rynku, że to jest generalnie najlepszy na świecie, to jest wolny rynek, zero interwencjonizmu państwa, a ja powiem tak, specjalnie napisane wolny rynek, czyli UFO. Wszyscy mówią, nikt nie widział.
Ja powiem Państwu, dzisiaj nie ma już takich praktyk, że w Bramie Krakowskiej sprzedaje się skarpety. Kiedyś było tak, że kilku miało skarpety i sprzedawali te skarpety na wolnym rynku. Właśnie w Bramie. To jest właśnie przykład najbardziej wolnego rynku. Otóż było trzech facetów i sprzedawali w zasadzie te same skarpety. Problem w tym, że rynek wolny kończył się, jeśli ktoś z nich był silniejszy i wydaniał tam tych dwóch. I zostawał jeden i miał łatwiej się dostęp do klienta, konsumenta. Tak samo jest sprytnie zrobione w tak zwanym wolnym rynku. Szczególnie ci, którzy chcą pójść do pracy, szczególnie młodzi, za jakiś czas, czy założyć własny biznesik, malutki biznesik, okaże się, że państwo mówi, tak, masz wolny rynek, możecie wszystko robić. Oprócz tego, że za chwilę przyjdzie sanepid, zamknie wam mały sklepik, zamknie wam małą kawiarenkę i to okazuje się, że cały system jest pomyślany przez tych, którzy już w tym systemie funkcjonują na dobrze się rozsiedli. A jak się siądę i mam ten w Bramie Krakowskiej, sprzedaję pierwsze skarpety, nie chcę już nikogo wpuścić. Także na tym polega wolny rynek, ponieważ cały system państwa reguluje dostęp do tego, co się nazywa rynkiem. Przetargi publiczne, a wolny rynek. Tak, słyszymy, że jest na przetargu jedna droga, trzecia, plac będzie wykonany litewski niedługo, być może tak co roku mówimy, że już będzie albo nie ma. O czym chciałem powiedzieć? Przetarg publiczny, a wolny rynek, czyli oni mogą wszędzie, a my prawie nigdzie. Oni, czyli duże koncerny, bardzo duże koncerny o zasięgu międzynarodowym mogą wygrać wszystko. Polskie firmy, w szczególności lubelskie firmy, mogą wygrać prawie nigdzie. Nawet w Polsce nie mogą wygrać, nie mówiąc o tym, że rynek niemiecki, hiszpański czy portugalski mógłby być dla nich otwarty. Dlaczego? Może powiecie, że mówię prawie jak o abstrakcyjnych rzeczach, ale jeśli nie wy, to właśnie rodzice pracują w takich firmach, które ciągle napotykają się na tak zwany wolny rynek, którego tak naprawdę nie ma, ponieważ ich firmy albo firmy, w których pracują, miałem wczoraj takie spotkanie z prawie kolejarzami, bo pracują na rzecz kolei i mówią tak, jeśli nie wygrają kolejnego przetargu, to wszyscy, a pracowało ich prawie 200 osób, czyli każda osoba to rodzina czteroosobowa, to popatrzcie, jaka to jest kwota ludzi, stracą pracę. To jest pewna brak interwencyjności państwa. Państwo zostawia i róbcie sobie co chcecie. Róbcie sobie co chcecie. Te przetargi niech idą w jedne ręce, w drugie. Popatrzcie, ta droga Lublin-Warszawa, były cztery przetargi, bardzo duże przetargi i wygrały cztery firmy. Żadna z nich nie była polska. Jak się pewnie domyślacie, nie jest to dobry prognostyk dla nas. Nie warto radzić się starszym. Przewrotne, ale to trochę prawdziwe, ponieważ my, a im starszy, tym bardziej wie, że większość rzeczy się nie da zrobić. I faktycznie, znamy ograniczenia, wiemy, to się nie uda, to nam się nie udało, to się nam nie udało. Ten bagaż tych rzeczy, których nie potrafimy zrobić, ponieważ mieliśmy jakieś ograniczenie, jest bardzo duży. Więc zachęcam, bardzo zachęcam młodych ludzi, żeby w niektórych przypadkach nie pytali się starszych, ponieważ my wam bardzo szybko wytłumaczymy, dlaczego się to nie da. Ja pamiętam, kiedy zaczynałem jeszcze na studiach, mając 23 lata pracę, miałem żal, że mój krewny nie powiedział mi wszystko o danym biznesie. Później się okazało, że dobrze, bo przede wszystkim najprawdopodobniej nie wiedział. Poza tym moje poznanie było zupełnie innym poznaniem niż to, co on wiedział. Więc owszem, oprócz tego, że się musiałem strasznie napracować, okazało się zdecydowanie, że warto nie radzić się zawsze starszym. Na uczelni może to nie jest dobre, ale zaryzykuję. Profesor i korytko. Naruszcie trochę ład. Tak, kilka dni temu miałem przyjemność spotkać się z profesorem medycznym. Mówiłem jaką wizję tutaj, tak, że to lubię mieć
Nie będę mówił szczegółów, żeby nie przypadkiem nie zdradzić, z kim rozmawiam, ale no dobrze, dobrze, dobrze. Ale mi to jest dobrze. Ale mi to jest dobrze. Powiem szczerze, ja tu nawet nie chcę nic zmieniać. Więc specjalnie daję przykład tego zacnego skądinąd, świetnie wykształconego, dobrego profesora medycznego, który mówi wprost, nic nie zmieniajcie, bo tu jest po prostu dobrze. Nie wiem, drodzy młodsi ode mnie, czy warto trochę jednak nie starać się naruszyć tego ładu, bo profesor i koretko, każdy ma z nas jakieś koretko, siadamy większe, mniejsze, już jesteśmy zadowoleni. Być może to nawet przypadek poprzedniego prezydenta, który mówi, żyjemy w złotych czasach. Zapomniał się tylko zastanowić, czy na pewno wszyscy żyją w tych samych złotych czasach. KNF, to jest Komisja Nadzoru Finansowego. KNF, czyli jak nie dać młodym kredytu. Nie wiem, czy Państwo chcieliście wziąć jakiś kredyt większy niż mikser, niż na mikser, czy jakąś tam sokowirówkę, ale najprawdopodobniej, szczególnie młodzi, lada chwila, jeśli nie teraz, to za parę chwil, zderzycie się z tym systemem. KNF został powołany jakieś 8-9 lat temu, pewnie przez moich równolatków, ja mam 45 lat. Nadzorujemy teraz, otóż moje pokolenie nadzoruje, żeby banki nie utraciły płynności, czyli moje pokolenie już ma trochę pieniążków odłożonych w banku i nie chcemy wam pożyczać generalnie. Chyba, że poręczą za was wasi rodzice, bo tak to nie chcemy wam pożyczać. Tego KNF-u nie było 10 lat temu, więc my mogliśmy sobie wziąć kredyt na dużo łatwiejszych warunkach. Dzisiaj już tego kredytu niestety nam nie możemy dać. Czyli powołana instytucja, która nie patrzy na to, że to dobrze, że jest, bardzo dobrze, że jest, ale teraz jakie są warunki, żeby wziąć kredyt hipoteczny, na przykład na mieszkanie wielkości 50 metrów o wartości 300 tysięcy złotych, to musicie mieć 60 tysięcy w gotówce. Czyli na dzień dobry jesteście wykluczeni, chyba że macie rodziców, którzy wam te brakujące 60 tysięcy dołożą. KNF pilnuje naszych pieniążków, tego pokolenia, które już troszeczkę zakumulowało. Więc pytanie, czy warto starać się być dorosłym i wybierać to, co my w tym haśle na dzisiejsze spotkanie jest. Czy warto wybierać? Wybierajcie, ponieważ jak nie będziecie wybierali, to my już sobie wiemy, co wybrać, żebyście wy tych pieniążków nie mogli się łatwo dobrać. Macie szansę nie mniejszą niż my, którzy bronimy tego w niepodległości. Wieczny chłopiec, czyli nie stać się na rodzinę. Specjalnie sobie zapisałem, żeby te trzy przykłady, żeby nie uciekły. Nie stać się na rodzinę, już nie mówiąc o dzieci. Ja powiem o swoim przykładzie. 22 lata ma moja najstarsza córka. Kiedy podejmowaliśmy, jak się młodzi ludzie kochają, to mniej podejmują decyzji wyważonych. Tak bardzo nie zastanawialiśmy się, czy będziemy mieli na wózek, na pieluchy. Wtedy jeszcze nie było pampersów, więc nie mieliśmy problemów aż tak bardzo. Nie zastanawialiśmy się, czy stać nas na to, żeby być małżonkami, czy stać nas na to, żeby mieć jedno, dwoje albo trzecie dziecko. To jest mój przykład życia, że nie wszystko trzeba mieć wyliczone, bo jak zechcemy mieć wyliczyć, to pewnie zwróciliście uwagę, że media bardzo chętnie raz na jakiś czas, kiedy już jest sprawa, mowa jakieś o ustawie, która mówi o tym, żeby promować dzietność albo pomagać, to mówi się, wiecie, ile kosztuje wychowanie jednego dziecka? 1,5 miliona złotych. Stać was na to. No wszyscy mówią, nie, 1,5 miliona jest zrobione. No nie stać. To się nie opłaca. Nie liczcie w ten sposób, bo tego się nie da wyliczyć. Dzieci się po prostu opłaca mieć. Ziemia obiecana. Pamiętacie tą książkę i film, jak trzej bohaterowie postanowili wybudować fabrykę. Stanęli we trzech, ty nie masz nic i ja nie mam nic. To jest dokładnie tyle, żebyśmy wybudowali fabrykę. Więc moi drodzy młodzi słuchacze,
Tak trzeba czasami podchodzić. Jeśli nie macie te dwoje pieniędzy, to znaczy, że macie tyle, żeby założyć rodzinę i być może przy okazji niechcący dobry biznes. Ja pamiętam jeszcze, co Jan Paweł II powiedział w jakimś swojej wypowiedzi, że o łasce stanu nikt nie ma doświadczenia być papieżem. Nikt nie ma doświadczenia być papieżem, ale jeśli zostaje wybrany, to voilà, potrafi być papieżem. Tak samo, jeśli nie potrafisz być mężem, nie potrafisz być żoną, to proszę bardzo, pobierzcie się, będziecie potrafili. Nagle okaże się, że macie odpowiedzialność, macie możliwości zarobkowania. I tak to wygląda, że nie wszystko można wyliczyć, mimo wszystko, mimo że z tego szacownego grona ja jestem ekonomistą i potrafię liczyć, powiadać, że nie da się dobrego czasu na to przewidzieć. Ma się osoby PR. Generalnie można powiedzieć, że zawsze pokolenie, tak jak to jest w władzy, kierownicy mówi, ci młodzi są jacyś nie tego są ci młodzi. Powiem tak, że szczególnie teraz media przedstawiają, że młodzi, te nowe pokolenie, o których mówił profesor Kapucyn, pokolenie Y. Jesteście źle przedstawiani. Jesteście przedstawiani jako, owszem, niby wykształceni, a generalnie może lepiej, bo znają języki, a moje pokolenie tak trochę miało pod górkę z tymi językami, nie? Ale generalnie to macie roszczenia, że chcecie mieć od razu duże pieniądze i w ogóle to macie zły pijak. Słuchajcie tego i nie dajcie wrobić się w tą sytuację, że ciągniecie za sobą złą informację. Bo ta informacja mojego pokolenia, tego Linksa, specjalnie pokazałem, to są już ci, którzy funkcjonują w życiu publicznym co najmniej 20-30 lat, nie dają szansy, mimo że to pokolenie Y to jest pokolenie moich dzieci, przynajmniej dwojga, albo trzecie to jest pokolenie kolejne, Z, albo niektórzy mówią C, C, Connect, ale zwróćmy na to. Wyścig pokoleń. Zwróćcie uwagę, że ktoś od razu robi coś takiego jak kiedyś w minionym okresie walka klas, wyścig pokoleń. My się musimy ścigać. Ani wy się nie chcecie ścigać ze mną, ani ja się nie chcę ścigać z wami, ani ci z kolejnego pokolenia Z też się nie chcą ścigać, ale ktoś od razu jest pewnego rodzaju chytra manipulacja, i powiadam, nie dajcie się wrobić. Nie dajcie się wrobić, ponieważ w każdej organizacji mamy, najlepsza organizacja ma cały PESEL, jak ja to mówię. Czyli od seniorów po średni wiek do najmłodszych. Myślę, że tutaj możemy odwołać się i do zakładu pracy. Świetne doświadczenie ci, którzy są starsi, ci, którzy mają moje roczniki, to skrzyżowanie siły, doświadczenia, ale i ci młodzi, którzy są w większości przypadków, tego nawet my się do tego nie przyznamy, motorem napędowym. Ponieważ, wrócę do tego, co mówiłem, ponieważ nie wiecie, że pewne rzeczy się po prostu nie da zrobić, po prostu to robicie. Ja wielokrotnie wykorzystuję teraz swoich młodszych współpracowników właśnie w ten sposób. Dlaczego mu nie powiedziałeś, jak to zrobić? Bo on to zrobi inaczej, być może lepiej, taniej, szybciej. A jak ja mu powiem, jak ma to zrobić, to już ma ten plecak, który ja mam. Po co to wykorzystywać? Trochę dobre doświadczenie, ale czasami mojemu pokoleniu już te oczy się zamykają, ponieważ mamy doświadczenie i to nie zawsze dobre. Także powiadam, nie dajcie się zrobić, że jest walka klas. Oszukanie 20-latkowe. Pierwszy kierunek studiów, drugi kierunek studiów, szkolenia, praktyki, staże, pewnie jeszcze szkolenia, praktyki, staże, ze 3 razy można powtórzyć. Nawet MBA, którzy studiują ekonomię, to wiedzą, że to jest elitarna sprawa, a natomiast bezrobić. Właściwie to jest nieprawdopodobna historia, że to jest element, zróbcie sobie dobre CV. To jest nieprawda.
Jeśli chcecie ulec temu, tak zwanemu myśleniu w wielkich korporacjach, zresztą nie macie problemu, bo mnie nie ma korporacji, nie? Więc nie będę mówił o tym, że korporacja was oszuka. Nie, kto może powiedzieć, że Warszawa to was oszuka, a w ogóle was nie oszuka, szczególnie jeśli mówimy o korporacji. Ale nie dajcie się zwieść, że doświadczenie to jest pierwszy kierunek studiów, drugi staż, praktyka, a nawet bezrobocie. Uciekajcie od tego. To jest pułapka, która wam zabierze pół życia, a jak nie mieliście roboty, tak nie będziecie mieli roboty. Młodzi, bezrobotni. Kto pomoże? Mama, tata czy państwo? Czyli kasa plus słoiki. Kto wie, to wie. Kto nie wie, to powiem. Ale tak to wygląda w dużej części. Młodzi to są najbardziej dotknięci przez bezrobocie. 30% młodych nie ma pracy. Nie ma pracy. Nie mówimy o dobrej pracy, czy średniej pracy. Generalnie nie ma pracy. Nie ma pracy, zresztą jeśli będziemy mówili o tej słabej pracy, to jest kwestia, właśnie wracamy do tych wiecznych chłopców, którzy ciągle liczą, niestety nie możemy nie stać. Nie? I tak wracając do tego. Kto wie, to wie. System wykształcił zachęcający do ciągłego uczenia się, do podejmowania wyzwań, powoduje, że wśród was jest najwięcej, jeśli studiujecie, też jesteście w fajnej grupie, ale za chwilę skończycie studia i jesteście, że tak powiem, wrobieni przez, być może, przez, również przez moje pokolenie. Także, co niewątpliwie jest pytanie, czy pomoże mama, tata, czy państwo, to państwo nie pomoże. Jeśli możecie liczyć, to możecie liczyć na rodziców, ale tu wchodzicie w zaklęty krok. Troszeczkę trzeba pomóc, kto ma kasę, kto nie ma pieniążków, to słoiki i ten krąg się zamyka, ponieważ dochodzimy do 30 roku życia i mamy ten sam problem. Wolontariat. Społeczny, biznesowy. Społeczny, czyli domy dziecka, jakieś inne instytucje non-profit, to jest, nie ma o czym mówić, bez dyskusji. Ale teraz wolontariat biznesowy. Często młodzi ludzie buntują się na to, że ktoś przez miesiąc ich trzyma i nic nie płaci. Bo taki wolontariat. Bo ja namówiłem swoją córkę 2 lata temu, mówię, idź. Mówię, ojciec, ja już robię tak jak koledzy, którzy biorą pieniądze. Idź, mówię. Mówię, wytrzymaj. Warto być wykorzystanym. Ale ile można? Ja ci powiem, kiedy nie warto. Po 3 miesiącach przychodzi i mówi, to zaproponowali mi pracę. To właśnie doszłaś do tego momentu, kiedy warto. Warto być czasami wykorzystywanym. Warto. No oczywiście nie można przesadzić, bo jeśli ktoś już 2 lata jest wykorzystywany, to już jest wyzysk człowieka przez człowieka. Ale nie mówmy tak, że ktoś w tym wolontariacie biznesowym funkcjonuje. I nagle się okazuje, że po 2 tygodniach mówię, ale dlaczego mi ten gość się nie płaci? Powiem tak. Drodzy Państwo, mam doświadczenie, zatrudniłem w swoim życiu może z 1000, może z 1200 osób. Powiem tak. Koszty zatrudnienia nowego pracownika bez doświadczenia są naprawdę duże. Naprawdę duże. Dlatego miejcie, że tak powiem, trochę cierpliwości, żeby ten moment wykorzystywania wytrzymać. Opłaca się. Idąc do pracy. Pamiętacie, co Kennedy fajnie powiedział? Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie. Zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju. Ja specjalnie to napisałem, bo jak idziesz do pracy, to nie pytaj, co firma może zrobić dla ciebie. Raczej powiedz, co ty możesz zrobić dla firmy. Jeśli nie będziesz miała jasnego wytłumaczenia, co możesz zrobić dla firmy, żeby firma na tym po prostu zyskała, no to wracamy do poprzedniego slajdu. Daj się wykorzystać w wolontariacie. Zachęcam do takiego rozpoznawania, bo to ma przełożenie na znalezienie pracy. Uwaga na darmowe pieniądze, czyli nowe środki unijne.
Pewnie ktoś z Was, jeśli nie trafił, to najprawdopodobniej trafi do organizacji, do firmy, które zajmują się załatwianiem pieniędzy. To jest rzecz taka niezwykła, że załatwia się pieniądze, bo właściwie nie zapracowało na nie i pisze się jakieś sprytne projekty i się dostaje pieniądze. Wiele tych pieniędzy w Polsce zostało, że tak powiem, przepalone. W rolnictwie się mówi, że jak się lata w niedobrych kierunkach, to przetola się paliwo. Tak samo te pieniądze zostały przepalone. I teraz ja widzę, że są tacy ludzie na rynku, którzy od 8 lat właśnie przepalali te pieniądze. Teraz chwilowo nie ma tych pieniędzy, oni się tak dziwią, co się dzieje i za chwilę znowu te będą pieniądze i będą dalej te pieniądze przepalali. Z tych pieniędzy nie powstaje żadne prawdziwe miejsce pracy. I jeśli będziecie mogli mieć wpływ na to, że dostaniecie te pieniądze, to pamiętajcie, zróbcie sobie malutki biznes, bo te pieniądze będą ostatni raz dane i już koniec pieniędzy unijnych. A jak dostaniecie je, zamiast zrobić nawet mały biznes, tylko pójdą na mieszkanie, może na samochód i tak dalej, przepalicie te pieniądze, a powiem jego, za 8 lat już nie będzie pieniędzy za darmo. Także uważajcie na pieniądze darmowe. Jesteście lepszym pokoleniem. Dlaczego? Od mojego. Dlaczego? Każde pokolenie następne jest pokoleniem lepszym. Na przykład my wymyśliliśmy, moje pokolenie wymyśliło telefon komórkowy, wymyśliło internet. Wasze wymyśliło jeszcze to, czego nie jesteśmy w stanie sobie nawet wymyśleć, wymarzyć. Więc nie wiem jak inni, ale ja podchodzę z szacunkiem do każdego młodszego pokolenia, bo na pewno jesteście i będziecie lepszym pokoleniem. I ostatni mój slajd. Pierwsza lekcja ekonomii na kulki. Wrócę tak jak zaczynałem od 90 roku, tak kończę 90 roku. Pierwsza lekcja ekonomii na KUL, czyli rektor Krowiec i Kiniacka. Kto pamięta świętej pamięci profesora, filozofa, ojca Krowca, to wie, że był po duży facet. Pamiętam, to siedziałem otwarcie pierwszego roku i on mówi tak na ekonomii, czyli szanowaniu własnej wspólnej przestrzeni. Wychodzę z dziekanatu. I mówi, i co widzę? I co widzę? Jakaś pani, dziecka na to się nie lubi, generalnie wiecie, jakaś pani wbija pineskę w błazenie. I dlaczego ona to robi? Dlaczego ona niszczy wspólną własność? I to była moja pierwsza lekcja ekonomii z rektorem i pineską. Zapamiętałem to i też...